Witajcie kochani, niedziela, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas szczególnej łaski, jak każda niedziela, dlatego że mamy więcej czasu wygospodarować naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Idziemy do Jezusa. Panie, witamy Cię w dniu, w którym szczególnie odbierasz chwałę, a właściwie powinieneś szczególnie odbierać od nas chwałę. I Ty przychodzisz do nas ze słowem, które nie jest łatwe, bo przecież po tym słowie wielu Twoich uczniów odeszło. U świętej Teresy z Awila czytamy: doświadczaj nas, Panie, Ty, który wszelką prawdą jesteś, abyśmy i my poznali prawdę i samych siebie. Patrzcie na ukrzyżowanego, a cały trud walki wyda wam się lekkim. Prawda jest niezawodną, w których Bóg szczególną miłością miłuje, których prowadzi drogą utrapienia i tym większego utrapienia, im więcej ich miłuje. Jeśli, Panie, w tym miłowaniu nas spotykamy utrapienia, nie pozwól, abyśmy zrobili to, co się stało w dzisiejszej Ewangelii. Przyjdź, Panie Jezu. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ten fragment dzisiejszy jest bardzo bogaty w treść. Dlaczego uczniowie odeszli od Jezusa? Czy dlatego, że było im przy Nim źle? Okazuje się, że usłyszane słowa spowodowały w nich takie doświadczenie, którego nie mogli w żaden sposób przyjąć. Może to dziwnie brzmi. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Oni usłyszeli w tej mowie zapowiadającej Eucharystię z 6 rozdziału, że Jezus będzie dawał swoje ciało, że będzie dawał swoją krew. No jak? Kanibalizm? Jezus mówi o prawdziwym pokarmie i mówi o tym, że ci, którzy nie będą go spożywać, nie będą mieli w sobie życia. To jest niebywałe. Słuchajcie, wiąże Jezus spożywanie swojego ciała z życiem, ponieważ mówi, że nawet ci, którzy umrą, a spożywają Jego ciało, będą żyć. Przepustka na życie wieczne. To nie oznacza wcale, że Jezus to oddziela od tego, że mamy być dobrzy, że mamy kochać, że mamy być miłosierni. No nie. Nie. Niektórzy kpią z Komunii Świętej, że wystarczy, przepraszam, jeżeli to kogoś zaboli, ale cytuję jednego z ludzi, którzy się wyżywali na nas, katolikach, jak ten zjedzenie tego białego wafelka ci coś pomoże i pójdziesz do nieba, no to ci gratuluję. No właśnie, dlatego ci odeszli od Jezusa, że nie traktowali jedzenia ciała Chrystusa, które jest żywym pokarmem, nie jest wafelkiem. Jest On tam w sposób żywy i prawdziwy obecny. Żywy i prawdziwy Bóg. Ktoś powie: proszę księdza, co z tej Ewangelii dla nas wynika? Moi drodzy, wynika bardzo wiele. My byśmy chcieli czasem Jezusa pokazać jako takiego, który musi wszelkimi sposobami doprowadzić do tego, aby inni w Niego uwierzyli i Go pokochali. To nie jest ewangeliczne. Jak to? Ponieważ Jezus, kochając, nie powoduje to, że wyrzuca coś ze swojego nauczania. On mówi: jeśli chcesz, wiem, że to trudne, ale zapraszam Cię do tego. Jeśli chcesz. Nie zapomnę tych momentów z wielu już świadectw muzyków, szczególnie z którymi mam kontakt, muzyków rockowych, do których
Przyszedł kapłan po kolędzie i wiedząc o tym, że oni zaprosili Chrystusa do swojego życia i mieli doświadczenie wiary, doświadczenie żywego Boga, przyszedł z zapytaniem, no ale to co, nie porządkujecie spraw małżeńskich? Nie robicie czegoś ważnego w kontekście no, tego konkubinatu, w którym żyjecie? Jeden z muzyków, który dzisiaj jest bardzo mocno z Jezusem, na tamten czas się wściekł. Pomimo tego, że doświadczył Jezusa, usłyszał bardzo smutne słowa. Ale te słowa nie spowodowały tego, co spowodowały słowa w dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli Ewangelia nas zasmuca w jakimś miejscu, to mieliśmy właśnie spotkanie z Jezusem. To właśnie Jezus dopomina się o coś, co jest istotne. To właśnie Jezus mówi, dziecko moje, widzisz to, do czego Cię zapraszam? Czyli Wy chcecie odejść? Za Jezusem szły tłumy. Ale niewielu stawało się uczniami, przyjmując Jego Słowo w całości. A z tych tłumów, które stawały się uczniami, z uczniów, przepraszam, jeszcze mniejsza garstka stawała się apostołami. I tu nie chodzi o to, że teraz wszyscy mamy być apostołami Jezusa Chrystusa. Nie wszyscy mamy powołanie do tego, żeby być księdzem, biskupem, siostrą zakonną. Ale wszyscy mamy powołanie do tego, żeby być uczniami Jezusa. Żeby Go nie opuszczać, nawet wtedy, kiedy Jego słów nie rozumiemy. Żeby iść z Nim, nawet wtedy, kiedy inni odchodzą. Chciałbym zaprosić Ciebie dzisiaj do modlitwy w naszych komentarzach, bo to, czym się też cieszę, to fakt, że w komentarzach my zaczynamy się modlić za siebie nawzajem. Nie tylko dzieląc się słowem, ale modląc się, konkretnie modląc się za siebie nawzajem, no dajemy też świadectwo uczniostwa. Dziękując Bogu za Was w tę niedzielę, dziękując za całą tę społeczność SMS z Nieba TV, dziękując po raz, nie wiem który, za zrzutkę na mobilne oratorium. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.